Podstawowe błędy przy zastosowaniu zakiszacza. Do podstawowych błędów przy zastosowaniu inokulantu możemy zaliczyć: użycie chlorowanej wody. Jest to niebezpieczne dla mikroorganizmów zawartych w produkcie, ponieważ chlor powoduje ich obumarcie. Niestosowanie się do zalecanego dawkowania produktu. Za wysokie ciśnienie podczas aplikacji należy je ograniczyć do 2,5 bara. Niestosowanie się do zalecanego dawkowania produktu. Polewanie zakiszacza punktowo. Inokulant należy rozpryskać na całą powierzchnię zakiszanego materiału. Użycie roztworu po 48 godzinach od sporządzenia. Niedokładne ubicie i okrycie zakiszanej zielonej masy.